Zarejestrujemy i zameldujemy nowy akumulator. Jest to akumulator do systemu start-stop, czyli taki jak do 7 powinien być. I tak jak widzimy, firma Excite 95 Ah, 850 Ah. Oryginalnie jest 90, 900 Ah na rozruch. Ale taka tolerancja jest dopuszczalna. Także wymieniamy sobie go i za chwilkę zameldujemy to za pomocą ISTY. No i dobra, pierwsza część, ta łatwiejsza, jest już za nami, czyli akumulator jest podłączony. Najpierw podłączajcie sobie klemę plusową, dopiero później minusową. Taka jest kolejność zawsze, czyli najpierw plus podłączamy, przykręcamy, potem minus. I zabezpieczenie akumulatora, żeby się nie przesuwał, dociągamy z czuciem, tak żeby no, nam nie pękła ta obudowa akumulatora. Teraz będziemy musieli przejść do samochodu, odpalić kompa diagnostycznego i zameldować, zarejestrować wymianę akumulatora. Musimy poinformować power module, który się znajduje tutaj, o tym, że jest nowy akumulator, ponieważ tutaj w tym samochodzie jest ładowanie inteligentne, ładowanie przez alternator, które jest zmienne, zależne od temperatury, zależne od stanu naładowania, rozładowania akumulatora. Jak będzie minusowa temperatura na zewnątrz, ładowanie będzie wyższe, nawet do 15-15,5 V. Natomiast jeśli będzie taka temperatura jak teraz, mamy sierpień, no to ładowanie będzie 13,5-13,8. No, także to jest zmienne, dlatego musimy zameldować. Dlaczego założyłem AGM? Ktoś może powiedzieć, że no przecież można założyć tańszy akumulator. No tak, i przekodować moduł NCS-em i będzie to dobrze. No, może i tak. Tutaj jest przewidziany AGM do systemu start-stop, dlatego ja też taki zamontowałem, żeby nie mieć żadnych problemów na desce. Taki tu jest potrzebny, mimo że nie korzystam z funkcji start-stop. To taki też tutaj jest zamontowany i na pewno nie będę miał problemów. Jest E65, którą sprzedałem. Tam zakładałem warty za 750 zł. Też AGM-a. Tutaj założyłem tego Excite'a, troszkę tańszego. No, będziemy go testować. Dobra, tyle. Przechodzimy sobie do body. Power supply. Battery. Registry battery replacement. Tutaj możemy pod jedynką zobaczyć sobie, jaka w ogóle jest historia wymiany baterii w tym samochodzie. Jeśli ktokolwiek kiedyś to robił w tym samochodzie, zobaczmy. Jedynka, historia wymiany baterii. O, widzimy, że nigdy. Ostatnia wymiana baterii, 0 km. Druga, trzecia, czwarta, 0. Nikt nie robił tego, czyli widzimy. Być może akumulatory były wymieniane w tym samochodzie, bo nie wierzę, że przez 16 lat tutaj nikt akumulatora nie wymieniał. Ktoś wymienił, a nie zameldował go. A potem są problemy, że na liczniku pełno jakichś dziwnych kontrolek. No i ludzie płaczą, co się dzieje, że te siódemki to się chrzanią, bo elektronika. No tutaj troszkę trzeba być mądrzejszym i trzeba to ogarnąć w ten sposób. Dobra, wróćmy sobie do tego menu. Dwójeczka, wymień. Wymiana w następnym okienku. I mamy, pojawiło nam się Last Battery Replacement. 369 672. Bo taki przebieg kilometrów teraz jest na tą chwilę w tym samochodzie. I klikamy sobie dalej. Czyli tak jak widzimy, to jest pierwsza wymiana od 16 lat. Zgłoszona przez ISTE. I to jest koniec. Teraz power module jest powiadomiony o tym, że ma nową baterię, że jest to AGM, tak jak tam pisało, 90 do 95, tak może być. Odpalmy, zobaczmy teraz, jakie jest ładowanie tego auta. Czy coś się zmieniło? O, 13,8 teraz skoczyło. Czyli wszystko jest ok. Jeśli będzie zimniej na dworze, jeśli akumulator będzie bardziej rozładowany, to wiadomo, że to napięcie będzie wyższe.
Jeśli będzie gorąco, będzie naładowany, ładowanie będzie mniejsze, niższe. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam, do następnego filmu. Cześć!